Witam serdecznie. Dziś pokażę Wam prostą w wykonaniu fryzurkę. Nazwałam ją fryzurą a la Maltańczyk, ponieważ jest inspirowana rożkami maltańskimi, które się czesze Maltańczykom na wystawach. Na wystawach w Polsce, dodam. Do wykonania tej fryzury tak naprawdę potrzebujecie dwóch kokardek. Ja mam akurat różowe, ale mogą być w innym kolorze. Jeśli nie macie dwóch jednakowych, to mogą być w dwóch różnych kolorach. Tak naprawdę to ma znaczenie drugorzędne. Gumeczki. Nożyczki do rozcinania, jeśli coś by nie poszło i grzebek. Ze szpicem będzie Wam łatwiej, jeśli takiego nie macie, to wystarczy zwykły grzebień. Oczywiście polecam grzebienie metalowe, ponieważ one tak nie elektryzują włosa, nie szarpią i nie łamią końcówek. I za chwilkę pokażę Wam, jak go zrobić. Zaletą tej fryzury jest to, że jest ona dość trwała, także nadaje się na wszelkiego rodzaju przechadzki, spacery i spędzanie czasu na dworze. Oraz sprawia, że włosy są dość mocno spięte i nie wpadają psu do oczu. Nadaje się dla piesków, które mają nawet w miarę krótkie włoski. Także możecie się nią zainspirować, próbując wykonać taką fryzurkę dla Waszego pieska. A teraz pokażę Wam, jak ją wykonać. Dzisiejszym modelem będzie Figo. Zaczynamy od wydzielenia na głowie naszego psa przedziałka. Dobrze, żeby nam się udało go zrobić w miarę po środku. Rozdzielamy pasma na prawo i lewo. Żeby włos nam się nie elektryzował, to dobrze jest go spryskać rozczesywaczem. Będzie się też łatwiej czesał. No i teraz bierzemy sobie gumeczkę. Wydzielamy włosy z nad oka. Tutaj pod kątem 45 stopni. Do mniej więcej tego miejsca, gdzie przedziałek się kończył. Jak Wam się uda to zrobić bardziej lub mniej dokładnie, to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Będzie tylko wpływać jakby na walor estetyczny, ale jakby na samo wykonanie fryzury niekoniecznie. Bierzemy gumeczkę i teraz robimy coś na kształt kucyka, przy czym ostatnią element tego jakby kucyka nie przeciągamy do końca, tylko zostawiamy taki koczek. Podobnie robimy po drugiej stronie. Jeśli byśmy tutaj przeciągnęli zbyt wiele, to niestety ta fryzura by się rozwalała. Jeśli Wasz piesek ma krótsze włosy, to tak naprawdę nie będziecie mieli tutaj z tyłu tej końcówki, ale co z tą końcówką zrobić dalej, jeśli macie długie włosy, to pokażę w dalszej części filmu. Po drugiej stronie robimy podobnie. Trzymaj się go głowę. Znowu. Zaczynamy jak zwykły kucyk, a przy ostatnim pociągnięciu nie doprowadzamy do końca. Teraz jeśli macie długie włosy u Waszego psa, to tak naprawdę te końcówki dobrze jest związać. Warto wykorzystać tutaj przezroczyste gumki silikonowe. One nie są tak bardzo widoczne i jakby nie będą wpływać na walor estetyczny fryzury. Ale jeśli nie macie, to możecie użyć innych, w zależności od tego, czym tam kto dysponuje. Sprawdzam, czy są podobnej wielkości. I tutaj z tyłu je sobie związuję. Troszkę tak roztapierzam je. I teraz na koniec. Figo, trzymaj tutaj może głowę do kamery. Nakładam kokardki. I nasza fryzura jest już niemalże gotowa. Jeśli tutaj ta końcówka by Wam przeszkadzała, to tak naprawdę możecie ją poprowadzić na przykład dalej, wydzielając tutaj jakieś części. Coś na kształt trójkąta, mniej więcej równoramiennego, ale tak naprawdę to ma małe znaczenie. Sprawi to, że fryzura będzie bardziej trwała i nawet jak pies poczepie głową, to
się nie rozwali. Oczywiście tutaj moglibyśmy zakończyć też takim rożkiem, znaczy takim koczkiem. To już kwestia tak naprawdę gustu, pomysłu, czasu, zaangażowania, tego jak Wasz pies znosi czesanie. I tak naprawdę nasza fryzura jest już gotowa. Jak widzicie, jest ona naprawdę prosta w wykonaniu, nie jest czasochłonna i moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie. Jak widzicie, ta fryzura jest naprawdę banalna. Bardzo szybko się ją wykonuje, nie potrzeba tutaj ani wielkich umiejętności, ani nie potrzeba też wielkiej cierpliwości psa. Tak jak mówię, jest ona naprawdę trwała i nawet po spacerze dość długim będzie wyglądać, wydaje mi się, całkiem nieźle, ponieważ te końcówki są tutaj spięte i nie będą wychodzić spod tych gumek. Kwestią najważniejszą jest tutaj dość mocne spięcie, aby nie było zbyt dużego luzu. Oczywiście możecie tutaj stosować różne wariacje i po prostu tą fryzurę potraktować jako inspirację. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Oczywiście zachęcam do korzystania z pogody, ponieważ nadciąga fala bardzo fajnej, ciepłej, słonecznej pogody. Większość z Was pewnie ma wakacje, także korzystajcie, zabierajcie Wasze pieski na spacery i spędzajcie czas na dworze. Trzymajcie się ciepło. Oczywiście zachęcam do oglądania filmów na moim kanale, odwiedzania naszego profilu na Facebooku oraz na Instagramie. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!